Witam 17 stycznia. Krótkie przypomnienie aktualnych stref cenowych Fibonacciego na indeksach i oczywiście marcowej serii kontraktów. Na WIG-u 20 niezmiennie ważną rolę odgrywa ten sześciopunktowy przedział cenowy 2360-66. Mamy dzisiaj próbę wybicia wymienionej zapory podażowej. Wykazujemy się relatywną siłą w odniesieniu do rynków bazowych. To też jest dosyć istotna informacja. No, z punktu widzenia techniki trwałe pokonanie 60-66 wygenerowałoby nam kolejny pozytywny sygnał techniczny. Używając określenia kolejny, mam na myśli wcześniejszy, czyli na przykład pokonanie tej górnej spadkowej linii kanału. Również pozytywnie należy interpretować fakt, że indeks konsekwentnie utrzymuje się ponad węzłem 2315-2318. To jest bardzo charakterystyczna krótkoterminowa zapora popytowa wyznaczona na bazie trzech podstawowych zniesień 18,6, 23,6, 38,2 i wychodzę z założenia, że dopiero przełamanie tej strefy, co wiązałoby się także z ruchem powrotnym poniżej wspomnianej linii kanału, no oznaczałoby jednak możliwość wzrostu dla odmiany aktywności podaży. Nie byłby to no, taki najszczęśliwszy sygnał dla posiadaczy długich pozycji. Póki co to popyt jednak kreuje wydarzenia. Tak jak widać na wykresie, mamy próbę przełamania 60-66. Jeśli wzrost w tej chwili wzrosty by utrwaliły się na rynku i indeks zacząłby konsekwentnie tutaj przebywać gdzieś ponad właśnie węzłem 60-66, mogłoby to wzmocnić kupujących jeszcze w taki bardziej wyrazisty sposób i wówczas wykres powinniśmy obserwować w odniesieniu do zniesienia 100% tego ruchu tutaj spadkowego zaznaczonego czerwoną przerywaną linią, poziom 2396. No i w dalszej kolejności filtr cenowy, czyli zniesienie 113% wspomnianej przed momentem podfali spadkowej, pułap 2436. Więc w tym momencie dopiero tak naprawdę z punktu widzenia techniki przełamanie wsparcia 2315-18 no, oznaczałoby jakiś rodzaj kapitulacji strony popytowej. Bardzo podobnie wygląda to na kontraktach. Tutaj jeszcze większe, bardziej wyraziste wybicie analogicznej zapory podażowej. Chodzi mi dokładnie o strefę 2363-67. Wczoraj już doszło do naruszenia tej strefy, dzisiaj negatywne dla byków otwarcie, ale to głównie z racji pogorszenia sentymentu na rynku bazowych. Szybko jednak popyt wykaraskał się z tych kłopotów, no i w tej chwili rozwija nam się ruch boczny sporo ponad węzłem 63-67 w rejonie 2388, czyli właśnie zniesienia 113% tutaj fali pokazywanej w tej chwili. Większe znaczenie ma jednak pułap 2399, tu chodzi mi przede wszystkim o tą czerwoną median line. To jest dosyć wiarygodna linia i ona gdzieś przebiega, zbliża się w każdym bądź razie do 2399. Jednak w pierwszej kolejności warto obserwować kontrakty w ujęciu intradayowym właśnie przez pryzmat 2388, gdzie też występują charakterystyczne wzmocnienia wywodzące się z klasycznej analizy technicznej. Natomiast jeśli chodzi o wsparcia, to węzeł 63-67 ma prawo teraz pełnić rolę takiej lokalnej intradayowej zapory popytowej, choć większe znaczenie posiada 2340-44, gdzie między innymi wypada zniesienie 14,6 całego ruchu wzrostowego, więc to jest dosyć istotny węzeł nieco szerszej perspektywie czasowej. W pierwszej kolejności, tak jak sugerowałem przed momentem, obszar 63-67 powinien przeobrazić się teraz w lokalną zaporę popytową. Gdyby było inaczej, no, pojawiłyby się pewne wątpliwości odnośnie siły popytu w tym ujęciu krótkoterminowym. Na pewno negatywnie należy tutaj odnieść się do zachowania rynków bazowych, które, no, mówiąc w cudzysłowie, ściągają troszeczkę nasz entuzjazm. Na razie jednak transakcje na kontraktach są zawierane ponad 63-67. Wspomniany indeks DAX, tutaj tym przełomem byłoby na pewno pokonanie 11 050,
12 070, znana nam już dobrze zapora podaszowa Fibonacciego, bardzo charakterystyczna strefa, liczne wzmocnienia wywodzące się z klasycznej analizy technicznej, linia niebieska, ML, górna linia spadkowego kanału, zniesienie 23,6 całej bez zapoczątkowanej, jak wiadomo, 23 stycznia 2018 roku, więc tutaj cały czas na wykresie w skali dziennej DAX-a widzimy właśnie cały ruch spadkowy. Więc w tym kontekście pierwszym przełomowym sygnałem byłoby na pewno sforsowanie 11,50, 11,70, co jak widać na razie nie jest prostym zadaniem, choć utrzymujemy się ponad pojedynczym zniesieniem 38,2 pokazywanej po fali wzrostowej, poziom 10,720. S&P, wykres również, czy też indeks silniejszy względem benchmarku niemieckiego. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o węzeł 2574, 2581, klasyczna zasada zmiany biegunów. Po przełamaniu ta strefa przeobraziła się w lokalne wsparcie, mamy kontynuację ruchu i teraz wydarzenia rozgrywają się również w bardzo charakterystycznym, wręcz newralgicznym rejonie. Chodzi mi przede wszystkim o węzeł 2636-44, znana nam już dobrze strefa, no i to przecięcie linii. Doszło do naruszenia linii czerwonej, ale ważną rolę zaczyna pełnić na wykresie linia niebieska, którą możemy traktować jako wewnętrzną linię trendu. Wcześniej wielokrotnie popyt się tutaj uaktywniał, czyli to linia działała jako wsparcie, w tej chwili ma prawo pełnić rolę zapory podażowej, choć tutaj nie widzimy takiej pełnej synergii, ta linia przebiega jednak poniżej węzła 36-44, więc nie ma takiego bezpośredniego wzmocnienia oporu Fibonacciego. No niemniej jednak wszystko dzieje się w rejonie wspomnianego węzła Fibo, ale z drugiej strony sygnałem słabości, przynajmniej takim krótkoterminowym, intradayowym, byłoby dopiero pokonanie wsparcia 2574-2581, więc indeks S&P zbliża się do kolejnej istotnej zapory podażowej Fibo. Dziękuję bardzo.